Się podejmowania wyzwań, bo wiele sukcesu przychodzi obok nas, kiedy uważamy, że nas na to nie stać. Tutaj takim zawsze dużym wsparciem dla mnie mój mąż zawsze mówi, no najwyżej odniesiesz porażkę. Sukces to jest wtedy, kiedy się nawet w cichości pracowało przez wiele lat. Sukces nie przychodzi za darmo, na ogół jest efektem pracy i pewnego zbiegu okoliczności. Podczas pierwszej rekonstrukcji bitwy pod Mławą przyjechali specjaliści od militariów i zapytali, czy w Domu Kultury nie ma jakiegoś kółka teatralnego, które by się tak przebiegło po polu i wtedy oni by nas zbombardowali, tak? I wtedy mi przyszedł do głowy taki pomysł, na bazie hołdu właśnie obrońców miasta Mławy, stworzyć taką grupę ludzi, która mogłaby zagrać właśnie w tej pierwszej bitwie pod Mławą. Bardzo to kocham i uwielbiam tych ludzi, którzy pracują i naprawdę największym sukcesem jest to, że udało się skompletować takich ludzi, którzy się lubią, szanują i chcą pracować i osiągnąć sukces. Tam, gdzie jest dużo kobiet, tam jest coś niezwykłego się robi. Znaczy, jakoś taką czułem się jak na spotkaniu ze znajomymi, chociaż nie znam kobiet, tych wszystkich, które odbierały nagrody laureatek. Moja kariera jest 14-letnia. Postaram się, żeby Arnold Schwarzenegger na następny Arnold Sport Festiwalu również mnie zaprosił i tam postaram się powalczyć. Przez 15 lat właśnie tutaj w Kobiecie Sukcesu zobaczyliśmy około 50 młodych projektantów. I tak jak każdy z nas kiedyś zaczynał, tak oni również. Dajmy im szansę. Publiczność, która przychodzi na taką uroczystość, z początku jest tylko zdystansowana, myśli sobie pewnie ciekawe, co takiego tutaj zobaczymy, usłyszymy, a potem daje się wciągnąć w te emocje i zwykle po tej uroczystości otrzymuję mnóstwo niezwykle ciepłych komentarzy i niezwykle miłych słów, że takich gali jest bardzo mało.